Żyjemy w czasach, w których znajomość języków obcych jest niezwykle ważna. Wydział Językoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wychodzi naprzeciw potrzebom i z myślą o przyszłych kandydatach na studia przygotował bardzo szeroką ofertę rekrutacyjną. Moim dzisiejszym gościem jest dr Michał Sobczak, prodziekan Wydziału Językoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, Wydział Językoznawstwa to aż 9 kierunków studiów. Jakie to kierunki i co warto o nich wiedzieć? Tak, rzeczywiście nasz wydział przygotował dla kandydatów na studia, którzy chcieliby rozpocząć naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w przyszłym roku, bardzo ciekawą, atrakcyjną i bogatą ofertę edukacyjną, począwszy od kierunków, które są od dawna zakorzenione w tradycji akademickiej, jak filologia polska. Ten kierunek przede wszystkim umożliwia zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela, ale także oferuje ścieżki przedmiotów, które potem pozwolą absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach kultury, w wydawnictwach, a także w zawodach powiązanych z szeroko rozumianym dziennikarstwem. Pozostałe 8 kierunków studiów, które oferujemy, to są kierunki filologiczne, ale nastawione na studiowanie języków obcych. Dwa z nich to kierunki, gdzie możemy zgłębić jeden język. Są to germanistyka. Tutaj oferujemy kandydatom dwie możliwości. Z jednej strony naukę w grupie od podstaw dla tych, którzy są zainteresowani językiem niemieckim, ale jeszcze nie mieli szansy, aby go poznać w szkole średniej. Druga grupa zaś to już grupa ze znajomością i tutaj od początku studiów kandydat uzyska wiedzę, umiejętności już te bardziej specjalistyczne, fachowe. Drugi z kierunków związany z językiem obcym to filologia rosyjska i tutaj już jest jedna ścieżka do wyboru od podstaw. Jest to niezwykle ciekawy, interesujący język, ale oferujemy jego kształcenie od podstaw. Także ten pierwszy rok jest poświęcony na to, żeby te podstawy językowe zyskać. Trzeci kierunek, niezwykle popularny, niezwykle atrakcyjny, to filologia angielska, bardzo oblegany wśród młodych ludzi, więc myślę, że nie trzeba go szerzej przedstawiać, ale tylko chciałbym podkreślić, że oprócz tej standardowej wiedzy z zakresu języka, literatury, kultury, to tutaj też przyszli studenci będą mogli zyskać wiele umiejętności praktycznych, jak choćby tłumaczenia tekstów, bardzo pożądanych potem na rynku pracy. Pozostałe 5 kierunków to niezwykle ciekawe, często orientalne, egzotyczne połączenia dwóch języków w ramach lingwistyk stosowanych. Pierwszym z kierunków jest lingwistyka angielsko-niemiecka i tutaj również bardzo istotna uwaga, jeżeli ktoś z kandydatów byłby zainteresowany dwoma językami, ale też nie miał możliwości, żeby język niemiecki poznać w czasie edukacji w szkole średniej, to my też oferujemy tutaj ścieżkę w grupie bez znajomości, gdzie pierwszy rok będzie tym rokiem na poznanie języka niemieckiego od podstaw. Drugi kierunek, też niezwykle interesujący, po którym bardzo łatwo znaleźć pracę w wielu ciekawych miejscach, to lingwistyka angielsko-rosyjska z językiem rosyjskim od podstaw. Następnie jeden z dwóch kierunków bardzo egzotycznych, bym powiedział, ale też ciekawych w swojej formie i strukturze, to lingwistyka angielsko-arabska. Jesteśmy jedną z niewielu uczelni w Polsce, które oferują taki kierunek, takie połączenie, więc tutaj również wszystkich zainteresowanych tą kulturą, językiem orientalnym zachęcamy do tego, aby podjąć studiowanie na tym kierunku. I wreszcie drugi z kierunków takich, no bym powiedział, orientalnych, nietypowych, to lingwistyka rosyjsko-chińska. Tutaj ta unikalność kierunku, no bym powiedział, że chyba nawet w skali ogólnopolskiej, polega na tym, że jest to kierunek 4-letni, pierwszy rok studiów, no, ponieważ są to dwa języki trudne, skomplikowane, ale niezwykle ciekawe, poświęcony jest wyłącznie na to, żeby studenci poznali ten system, a następnie podczas 3 kolejnych lat już zajmują się tymi językami od strony, tak bym powiedział, fachowej, lingwistycznej, literatury i kultury. I ostatni z kierunków, który w tym roku będzie zmodyfikowany, dostosowany, też wpisujący się troszeczkę w potrzeby naszych kandydatów potencjalnych, to lingwistyka niemiecko-rosyjska i tutaj nowością będzie to, że język niemiecki zaoferujemy również od podstaw, więc tutaj kandydat, nawet jeżeli troszeczkę już zna język niemiecki, to będzie miał okazję, żeby odświeżyć sobie te wszystkie tajniki języka, a język rosyjski pozna od zupełnych podstaw przez pierwszy rok. Także to są te nasze
dziewięć kierunków, bardzo, bardzo szeroka oferta rekrutacyjna. A proszę powiedzieć, jak wyglądają studia? Zajęcia odbywają się w innym języku czy w naszym ojczystym? Tak, naturalnie no, podstawą studiowania na tych kierunkach, gdzie język obcy jest tutaj tym centrum zainteresowań, no to jest cały czas konwersacja w języku obcym. I co do zasady, wszystkie te przedmioty, które są realizowane w toku studiów, oczywiście poza kursami podstawowymi języków na pierwszym roku, no, są realizowane w języku obcym. Także jest to naprawdę świetna okazja, żeby poznać język naprawdę w stopniu zaawansowanym i potem no, mieć to narzędzie niezwykle, niezwykle ważne na rynku pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był dr Michał Sobczak, prodziekan Wydziału Językoznawstwa na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. A ja zapraszam wszystkie kandydatki i wszystkich kandydatów do studiowania na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz do zaglądania na naszą stronę rekrutacyjną www.rekrutacja.ukw.edu.pl oraz do zadawania nam bezpośrednich pytań poprzez nasze portale społecznościowe. Cześć, nazywam się Wiktoria, studiuję lingwistykę angielsko-arabską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. I jeżeli interesujecie się ogólnie językami obcymi i językoznawstwem, to zapraszamy Was bardzo serdecznie na Wydział Językoznawstwa na naszym Uniwersytecie. Witam, nazywam się Jakub Sobalski, studiuję na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, kierunek lingwistyka stosowana angielsko-arabska. Studia, jako że jestem na pierwszym roku, na razie dla mnie są wielkim odświeżeniem. Studiuje się bardzo przyjemnie, ludzie są świetni, kadra nauczycielska jak najbardziej wspomaga proces nauczania. Nie ma totalnie żadnej rzeczy, na którą mógłbym narzekać, także serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do studiowania na tej uczelni. Cześć, nazywam się Justyna i studiuję lingwistykę stosowaną angielsko-niemiecką. Wybrałam ten kierunek, ponieważ od zawsze interesowały mnie języki i chciałabym powiązać z nimi moją przyszłość. Chciałabym w przyszłości zostać tłumaczem i myślę, że studia dobrze mnie do tego przygotowują. Dwa języki dają nam ogromną przewagę na rynku pracy, również tym zagranicznym, dlatego wydaje mi się, że studia lingwistyczne to bardzo dobry pomysł dla osób, które się językami interesują.